Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym przede wszystkim Państwu złożyć najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Niech Pan nasz Jezus Chrystus obdarza wszystkich Państwa dzisiaj szczególnie obficie swoimi łaskami. Dzisiaj kilka słów o Bożym Narodzeniu właśnie. Najpierw o Bożym, a później o Narodzeniu. Zapraszam. Jest pewna typowo ludzka pokusa, która uaktywnia się szczególnie właśnie w okresie wielkich świąt. Mianowicie chodzi o ucieczkę albo o zapomnienie, ucieczkę przed tym, co najważniejsze, albo zapomnienie o tym, co najważniejsze. Wydawałoby się, że właśnie święta powinny nas do tego prowokować, żeby myśleć o tym, co najważniejsze. Natomiast niestety nierzadko kończy się to tak, że przez wszystkie te okoliczności, wszystkie rzeczy, które trzeba zrobić i to trzeba załatwić i to trzeba jeszcze zorganizować i tym się trzeba jeszcze zająć, sprawia to, że łatwo jest nam zapomnieć o tym, o czym szczególnie powinniśmy pamiętać. Dlatego dzisiaj kilka takich szczególnych słów na temat tego, o czym koniecznie musimy pamiętać. Myślę, że każdy z nas doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że często w życiu, goniąc od jednej potrzeby, od jednej ważnej sprawy do drugiej, tracimy z oczu to, co jest najważniejsze. Tracimy z oczu ten cel. Źródło i cel. Nasze źródło i nasz cel. Ten cel ostateczny, czyli oczywiście Pana Boga. I to nawet w życiu duchownym jest ogromna pokusa, że łatwo można się tak bardzo skupić na tym, żeby zająć się tym i tym i tym i tutaj i jeszcze to i tysiąc różnych spraw do zrobienia i wszystkie jak w jakiś sposób pobożne. A później się okazuje, że tak naprawdę to nasza myśl odłączyła się już dawno od Pana Boga. Wtedy w przypadku osoby duchownej to jest jak człowiek, który tak bardzo był zajęty podlewaniem jakiegoś ogródka z takim szlaufem, że nie zauważył, że oderwał ten szlauf od kranu i woda już nie leci, ale dalej jest tak bardzo zajęty tym, żeby z tym szlaufem po ogrodzie biegać. W przypadku osoby duchownej jest to szczególnie wyraźne, no bo zajmuje się taka osoba duchowna przekazywaniem łask i gdy nie jest sam zjednoczony z Panem Bogiem, no to jego działanie wtedy to jest bardziej właśnie taka miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Natomiast w przypadku osób świeckich działa to również bardzo podobnie. Pomimo tego, że mnóstwo zajęć jest typowo ukierunkowanych na życie doczesne, no to tak jak święty Paweł mówi, cokolwiek robicie, czy jecie, czy pijecie, wszystko na większą chwałę Bożą czyńcie. W ten sposób człowiek staje się świętym, gdy wszystko, co robi, gdy wszystko to potrafi Panu Bogu poświęcić, Panu Bogu oddać, gdy wszystko to odbywa się na większą Bożą chwałę. Dlaczego mówię o tym dzisiaj? Dlatego, że ta okazja, to święto Bożego Narodzenia powinno w sposób szczególny nam przypomnieć o tych wielkich prawdach. A właśnie tutaj szczególnie łatwo może pojawić się ta pokusa, żeby zająć się tym i tym i tym. Tu rodzina przychodzi, tu trzeba coś zrobić, tu trzeba coś przygotować i w końcu może się okazać, że w święta Bożego Narodzenia były święta, ale nie było Bożego Narodzenia. Dlatego też szczególnie dzisiaj potrzebujemy refleksji na temat treści tego święta. Najpierw Boże Narodzenie. Najpierw o tym, kto nam się narodził. Żeby zrozumieć, kim jest Pan Bóg i to zrozumienie warto wciąż na nowo sobie przywoływać. Nie warto przed każdą modlitwą próbować sobie uświadomić, z kim ja pragnę rozmawiać. Otóż zastosujmy tutaj tą prostą metodę świętego Ignacego Loyoli, tą metodę takiego cofania spojrzenia, to jeśli można użyć współczesnej terminologii, taka to jest metoda zoom out. Jak ona działa? Patrzymy na siebie, jesteśmy tutaj w jakimś pomieszczeniu, jakby cofamy to spojrzenie i patrzymy, wyobrażamy sobie ten dom, w którym jesteśmy, miasteczko, w którym jesteśmy, województwo, kraj, tak jakby oddalamy ten punkt widzenia coraz dalej, kraj, planetę,
Układ Słoneczny, Drogę Mleczną, cały wszechświat. I jak najpierw uświadamiamy sobie, jak bardzo my jesteśmy mali w tym wszystkim, w tym wielkim wszechświecie, a później uświadamiamy sobie, że cały ten wszechświat, cała ta czasoprzestrzeń jest stworzona przez Pana Boga od tak, po prostu jednym aktem woli, że to Jego wola powołuje to wszystko do istnienia, że ja pragnę z tym Panem Bogiem rozmawiać na modlitwie. A dzisiaj konkretnie świętujemy tą uroczystość Bożego Narodzenia, właśnie Boga, tego absolutu. Święty Tomasz wyjaśnia, że Bóg jest czystym aktem. Po co takie filozoficzne rozważania w dzień Bożego Narodzenia? No właśnie po to, żeby zrozumieć tą treść tego święta. Ja postaram się nie przefilozofować całej tej akcji, całego tego materiału, dlatego że no, to jest jednak Boże Narodzenie. To może niekoniecznie jest najlepszy czas na wykłady filozoficzne. Bardziej należałoby się skupić tutaj na takim aspekcie pobożnościowym. Ale wydaje mi się, że aspekt pobożnościowy bardzo może się nakarmić aspektem filozoficznym, jeśli tylko ten będzie wystarczająco prosto przedstawiony, co postaram się właśnie uczynić. Otóż już według Arystotelesa, i to jest jeden z jego najbardziej genialnych pomysłów, rzeczywistość możemy opisać za pomocą możności i aktu. To jest to jego wielkie rozwiązanie, które stanowiło odpowiedź na pytanie, jak to jest, że wszechświat z jednej strony się zmienia, a z drugiej pozostaje ten sam. To dla filozofów było, można powiedzieć, dla pierwszych wielkich filozofów pytanie nie do przeskoczenia. I to właśnie Arystoteles odpowiada na to pytanie w sposób satysfakcjonujący, w sposób, który jest na poziomie myśli do dzisiaj najlepszym, najprawdopodobniej wynalezionym sposobem właśnie na odpowiedź na pytanie co do zmienności i stałości rzeczywistości. Możność i akt. Cóż to znaczy? Akt to jest to, co jest. Możność oznacza to, co może się wydarzyć. Ja w tej chwili jestem w akcie siedzenia na krześle. Jestem również w możności, aby wstać. Jestem w akcie posiadania mówienia w języku polskim albo w akcie posiadania zdolności mówienia w języku polskim. Można by tutaj mówić też o możności, że jestem w możności do tego, żeby mówić w języku polskim wtedy, kiedy nie mówię, bo w tej chwili, gdy mówię, to jestem w akcie mówienia, ale posiadam też aktualną możliwość do tego, żeby tym językiem się porozumiewać. Jestem również w możności, żeby nauczyć się jakiegoś innego języka, dajmy na to hiszpańskiego, i wtedy będę też w możności, żeby w tym języku mówić. W tej chwili jestem w możności, żeby się tego języka nauczyć, natomiast nie mam możliwości, żeby w tym języku w tej chwili zacząć mówić bez wcześniejszego się jego nauczenia. A więc akt, który określa to, co jest w tej chwili, jestem tutaj w czasoprzestrzeni, dokładnie w tym miejscu i mam możliwość przemieścić się w którąś stronę, przejść dwa kroki w prawo albo dwa kroki w lewo. Wszelkie stworzenie, wszystko, co my jesteśmy w stanie dostrzec naszymi zmysłami, jest połączeniem możności i aktu. To znaczy jest w tym pewna zmienność. Może to ulec w jakimś stopniu jakiejś zmianie. Również aniołowie będą połączeniem takiej możności i aktu. Będą mieli możliwość do tego, żeby coś poznać, żeby w jaki sposób skontaktować się z innym aniołem, żeby w jakiś sposób skontaktować się z nami. A więc również tam mamy połączenie pewnej możności i aktu i być może jest to najgłębsza różnica pomiędzy aniołami a Panem Bogiem, między czystymi duchami stworzonymi a tym duchem, który jest niestworzony i wszechwieczny od zawsze, od samego początku, od wieczności. No i właśnie, które jest czystym aktem. To jest tutaj bardzo istotne, żeby zrozumieć, czyje narodzenie dzisiaj świętujemy. Bóg, który jest czystym aktem. Według świętego Tomasza wszystkie te byty, które są zmieszaniem możności i aktu, każdy z nich pojedynczo i wszystkie razem potrzebują proporcjonalnej przyczyny. To znaczy nasz rozum domaga się, żeby znaleźć dla nich proporcjonalną przyczynę, czyli taką przyczynę, która faktycznie jest w stanie wyjaśnić ich zaistnienie. Święty Tomasz odpowiada, że nawet gdybyśmy założyli, że nasz wszechświat istnieje w nieskończoność do tyłu, to znaczy, że nie miał początku, co
nie jest prawdziwe. Z objawienia wiemy, że nasz świat został stworzony, a więc że czas i przestrzeń mają jakiś początek. Ale nawet zakładając, gdyby tak nie było, to i tak cała czasoprzestrzeń, nawet gdyby ona była wieczna w obie strony, jeśli można tak powiedzieć, to nawet wtedy ona jako całość potrzebuje, ściśle rzecz biorąc, proporcjonalnej przyczyny. Potrzebuje jakiejś przyczyny. Czy to może być przyczyna, która znowu jest mieszaniem możliwości i aktu? Jeśli by to była taka przyczyna, to ona znowu potrzebuje jakiejś innej przyczyny, bo wszystko, gdzie jest jakaś możliwość, wszystko, gdzie jest jakiś brak, ma w sobie jakąś zmienność. A więc wszystko, co będzie w jakiś sposób zmieszaniem możliwości i aktu, będzie potrzebowało jakiejś innej zewnętrznej przyczyny. Dlatego, że coś musi powołać do istnienia taki byt, który jest zmieszaniem możliwości i aktu. Każdy, który widzimy, jest takim zmieszaniem. Każdy z nich potrzebuje również zewnętrznej przyczyny. Święty Tomasz wyciąga nie tylko wniosek jakby z tej obserwacji, ale też tak ściśle na poziomie logiki. Twierdzi, że wszystko, gdzie mamy do czynienia z pewną zmiennością, gdzie będzie to połączenie możliwości i aktu, to wszystko będzie wymagało ostatecznie jakiejś zewnętrznej przyczyny. I żeby wyjaśnić teraz zaistnienie tych wszystkich bytów, gdzie jest możliwość i akt, potrzeba przyjąć taką przyczynę ostatecznie, u ich zarania, źródła, taką przyczynę, która będzie czystym aktem, która będzie pełnią bytu, od której później wszelki byt będzie w ten czy w inny sposób pochodził. Oczywiście to Bóg jest tym czystym aktem, ale tu o to właśnie chodzi, żebyśmy zrozumieli, o kim my mówimy, gdy mówimy o Panu Bogu, że to nie są jakieś postacie w stylu takich mitologicznych bożków. Czysty akt, pełnia bytu. Skoro nie ma tam zjednoczenia, połączenia możliwości i aktu, oznacza to, że nie ma tam żadnej zmienności. Nie podlega oczywiście pod czas, bo czas jest również jego tworem. Jest to pełnia istnienia, która istnieje w wieczności. Pojawia się pytanie, ale jak to Trójca Przenajświętsza, więc Ojciec rodzi Syna, a później miłość Ojca i Syna, to jest Duch Święty. Jak to może być, że to bez czasu wszystko się odbywa? Oczywiście, że odbywa się to teraz, tak jak to mówi Święty Augustyn dosłownie. To znaczy, nasza kategoria czasu, która została stworzona, tutaj ten czas upływa, jest wcześniej, później są wycięte klatki. Tam jest jedno wieczne teraz, w którym nic nie ulega zmianie. A więc to jest to wieczne pochodzenie tych osób Trójcy Przenajświętszej. To trwa w wieczności cały czas i już tam się nic nie zmienia. Czyli ten stan, pomimo tego, że z pewnego punktu widzenia jest statyczny, to jednocześnie właśnie jest pełnią bytu. To znaczy tam jest pełnia i poznania i miłości, która jest zjednoczona w jednym, niezmiennym, nawet nie momencie, bo moment nam się kojarzy właśnie z wycinkiem czasu, w jednej, niezmiennej wieczności. Czy Trójca Przenajświętsza w jakiś sposób tutaj, no jak to trzy osoby, to naprawdę nie jest to temat naszego wykładu w tej chwili, natomiast jedno słowo a propos Trójcy Przenajświętszej. Czy to oznacza, że jedna osoba i trzy osoby to to samo? Nie. Czy to oznacza, że jeden i trzy to to samo? Nie. Jedna boska natura istniejąca w trzech osobach. Jeśli chcemy znaleźć jakąś analogię, tylko obraz, w sensie takiej no właśnie analogii, oczywiście, że daleko nieadekwatny, to spójrzmy na trójkąt równoboczny, gdzie mamy takie same kąty wewnętrzne i taka sama długość boków i tą przestrzeń, która jest w nim, w tym trójkącie. Nie pokazuje to żadnych masońskich znaków, tylko chodzi o trójkąt po prostu, który posłuży nam za obraz. Nie jest on idealny, no ale rozumiemy, jak za pomocą palców można pokazać trójkąt. No i każdy z tych kątów, z tych trzech kątów w trójkącie, wewnętrznych kątów, każdy z nich jest dokładnie taki sam. I jednocześnie ta przestrzeń, którą wyznacza on i wszystkie ramiona tego trójkąta, cała ta przestrzeń jest w przypadku wszystkich trzech tych kątów dokładnie taka sama. A jednak to pozostają trzy wierzchołki i trzy kąty, które są na tych właśnie wierzchołkach, raczej w tych wierzchołkach. To jest tylko i wyłącznie
obraz, analogia. Nie wyjaśnia on nam, czym jest Trójca Przenajświętsza, oczywiście. Chodzi natomiast o to, że nie mówimy, że jeden równa się trzy. Mówimy o tym, że natura boska jest tak doskonała, że Bóg istnieje. Jeden Bóg istnieje w trzech osobach. I to, że tutaj na ziemi nie widzimy żadnego bytu, który by w ten sposób istniał, to utrudnia nam zrozumienie tego, natomiast nie sprawia, że jest to nielogiczne, że jest to sprzeczne samo w sobie. Sprzecznym samo w sobie jest mówienie, że jeden równa się trzy, co niektórzy współcześni myśliciele też lubią mówić a propos właśnie takiego majaczenia o to alternatywne jakieś wersje, tutaj coś tam, no po prostu człowiek lubi w pewnym, powiedzmy, przy pewnej konstrukcji, przy pewnym pogubieniu się już w błędach, człowiek jest chętny do tego, żeby rozmiękczać logikę, jak tylko się uda. Natomiast tutaj nie mamy do czynienia ani z niczym sprzecznym, ani z jakimś rozmiękczaniem logiki. Po prostu nie znamy tak innego bytu, który by był jednej natury, a istniał w trzech osobach. Dlatego jest to trudne, ale bynajmniej nie sprawia to, że przestaje to, że jest to sprzeczne samo w sobie z logiką. Jest też to wielkie, piękne wyjaśnienie tego, jak Bóg jest miłością, nie tylko ma miłość, ale jest miłością, dlatego że wewnątrz tej jednej boskiej natury mamy te trzy osoby, które mogą faktycznie się kochać i ta miłość, która tam jest zupełnie w wyjątkowy sposób i te trzy osoby, które różnią się tylko od siebie tą wzajemną swoją relacją. Wszystko inne mają wspólne, bo to jest jedna boska natura i różnią się tylko swoimi relacjami. Jest to fascynująca sprawa, natomiast zasadniczo nie o Trójcy Świętej dzisiaj mówimy. Jest też taki starszy materiał. Trójca Święta jest logiczna. Jeśli ktoś chciałby na ten temat dłużej posłuchać, to jak najbardziej można. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ano dlatego, że obchodzimy dzisiaj Boże Narodzenie i chcemy wiedzieć, kto nam się dzisiaj narodził. Bóg, ten czysty akt, niezmienny byt, który cały wszechświat, całą czasoprzestrzeń jednym aktem woli powołuje do istnienia. Ten Stwórca powołuje również do istnienia istoty rozumne. Właśnie po co powołuje cały ten świat? Po to, żeby w tym świecie, w tej czasoprzestrzeni materialnej, żeby w nim istniały również istoty, które będą w stanie go poznać i jego kochać. Te istoty mógłby powołać do tego, że po jakimś czasie próby będą przechodziły do takiego swego rodzaju raju, gdzie będą odbierały nagrodę stosowną do ich natury. Bez cierpienia, bez śmierci, z takim poznaniem Pana Boga na poziomie naszego rozumu i oczywiście z miłowaniem Pana Boga. Takie miejsce mniej więcej można by dzisiaj porównać do tego, co my nazywamy limbusem. A więc nie jest to niebo. I jeśli ktoś myśli, że właśnie to jest to samo, to znaczy, że uległ daleko idąc, w dużym stopniu uległ modom filozoficznym, czy modom teologicznym, które są dzisiaj panujące, bo został zwiedziony po prostu przez właśnie współczesną teologię, która chce zamilczyć różnicę pomiędzy niebem, a właśnie naturalną szczęśliwością, która mogłaby być. Pan Bóg od samego początku, Adama i Ewę, powołuje nie do takiej naturalnej szczęśliwości, tylko chce wziąć człowieka do swojej własnej szczęśliwości, wynieść go do nieba, powołać go do jego własnej szczęśliwości, do wewnętrznej szczęśliwości Trójcy Przenajświętszej. A tam nie ma miejsca dla człowieka. Tam żaden człowiek w zasadzie nie powinien być, jeśli patrzymy tylko na ludzką naturę. W żaden sposób ludzka natura nie może być godna tego, żeby wejść do nieba. Nie ma tam żadnej adekwacji, żadnego porównania, żadnej proporcjonalności. To jest absolutnie niestosowne, żeby człowiek wszedł do nieba. Jak to możliwe, że w takim wypadku wszyscy zostajemy do niego powołani? A no właśnie, dlatego, że nie jesteśmy tylko na poziomie naturalnym, że nie żyjemy tylko na poziomie naturalnym, że jesteśmy powołani do tego, żeby stać się uczestnikami boskiej natury, żeby stać się dziećmi bożymi. Rozumiemy różnicę pomiędzy dzieckiem a stworzeniem. Stworzenie oznacza, że coś pochodzi od kogoś, ale nie ma tej samej natury. Gdy napiszę książkę, to będzie moje dzieło, natomiast nie jest to moje dziecko, bo nie posiada tej samej natury, co ja. My jesteśmy dziełem Bożym, jesteśmy stworzeniem Bożym, natomiast na poziomie natury nie jesteśmy dzieckiem Bożym. Aby być dzieckiem Bożym, aby być uczestnikami boskiej natury, potrzebujemy stać się częścią Chrystusa.
Ale tu już dochodzimy do odkupienia. Jak my możemy się stać? Od samego początku Adam i Ewa tak zostają powołani. To znaczy zostają powołani do tego, żeby stać się uczestnikami boskiej natury. Zostają stworzeni w stanie już tej nadprzyrodzonej, nadprzyrodzonego wyniesienia, w stanie łaski uświęcającej. Zostają powołani do tego, żeby wejść do nieba. Dobrze wiemy, jak to się kończy. Tracą ten stan łaski uświęcającej. No i teraz Pan Bóg oczywiście nie zostawia tak ludzkości, obiecuje nadejście tego Mesjasza, ale do Mesjasza za chwilę. Mamy wtedy ten długi czas pomiędzy Adamem i Ewą, a przyjściem Pana Jezusa. Dlaczego trzeba było tak długo czekać? Święty Tomasz odpowiada, że było to koniecznie potrzebne do tego, żeby ludzkość zrozumiała, że nieba o własnych siłach nie dosięgnie. Jest to również morał z opowieści o wieży Babel. Ludzie próbują za wszelką cenę, jednoczą się po to, żeby dosięgnąć nieba. I tutaj oczywiście nie tyle ważne jest jakieś, powiedzmy, budowanie wieży, co idea tego, żeby dosięgnąć tej doskonałości, tej szczęśliwości, tej doskonałości, która była udziałem Adama i Ewy, aby dosięgnąć nieba, by wejść własnymi siłami do nieba. I to się nie może udać. I tak ludzkość przez te wieki próbuje właśnie tworzyć cywilizacje, wielkie cywilizacje za pomocą idei filozoficznej, za pomocą idei technicznej, próbuje osiągnąć niebo. I ludzkość musi się przekonać, że po grzechu pierworodnym nie odbuduje raju na ziemi i nie osiągnie nieba o swoich własnych siłach. Czy to znaczy, że ludzie wtedy byli skazani na wieczne potępienie? Wszyscy przed przyjściem Pana Jezusa nie mogli się zbawić? Oczywiście nie. Oczywiście taki człowiek, który żył sprawiedliwie, który starał się poznać prawdę i później żyć zgodnie z tą prawdą, taki człowiek mógł dostąpić łaski uświęcającej. To była łaska, która była już w odniesieniu do Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale mógł być już oczyszczony oczywiście z grzechu pierworodnego. I właśnie dlatego istnieje to miejsce, które nazywamy limbusem ojców. Czyli to miejsce, w którym ci sprawiedliwi, czyli ci, którzy zostali oczyszczeni z grzechu pierworodnego, jeszcze przed przyjściem Pana Jezusa, oczekiwali na Jego przyjście. Po to, żeby później razem z Nim móc wejść do nieba. No i teraz dochodzimy do naszego najważniejszego dzisiejszego wydarzenia, do Bożego Narodzenia. A więc Pan Bóg mógłby nas odkupić na różne sposoby. Zdecydował się na sposób, który jest optymalny. Jaki to sposób? Druga osoba Trójcy Przenajświętszej, sam Bóg, staje się człowiekiem, po to, żeby nas nauczyć, po to, żeby dać nam przykład, po to, żeby nam wskazać tą drogę do nieba. Zaraz dojdziemy do innych powodów, ale to też jest istotne. Ten Bóg, który jest tym czystym aktem, jednak dla nas przecież niewidoczny na poziomie zmysłów, do którego musimy dochodzić na poziomie poznania rozumowego, ten Bóg chce stać się dla nas widocznym, chce być dla nas przykładem, chce dać nam przykład, pokazać, jak zdążać do Niego. Pan nasz Jezus Chrystus doskonale tą funkcję spełnia, jako również prawdziwy człowiek. Może dać nam przykład, co może jeszcze zrobić. Jako prawdziwy człowiek może również zadośćuczynić, może również naprawdę odpokutować za grzechy, za wszystkie grzechy. Dlaczego może odpokutować? Dlatego, że każdy grzech ma tu w sobie wielką dawkę złości, która wynika z tego, że obraża samego Stwórcę, byt nieskończony, że łamie prawo samego Stwórcę. Jest w każdym grzechu ta niezwykła perfidia tego, że oto stworzenie, które wszystko otrzymuje od swojego Stwórcy, to stworzenie, które każdą chwilę swojego życia otrzymuje od Stwórcy, każdą można powiedzieć, każdą sekundę, każdy fragment siły otrzymuje od swojego Stwórcy, wykorzystuje tą siłę, wykorzystuje swoje życie, żeby Boże prawo złamać, które zostało mu przekazane na poziomie rozumowym, po to, żeby odczytał to prawo i żył zgodnie z nim. I to nie jest prawo jakieś takie jak prawo cywilne, inne, że o, tam będzie tak i tak i tak. Tylko to jest to prawo, które prowadzi Jego do doskonałości, które jest dla nas po prostu dobre. Ale my wykorzystujemy nasze siły, które otrzymujemy od Pana Boga, żeby to prawo łamać.
ta obraza wobec najwyższego, wobec Stwórcy, ta obraza, ta zniewaga ma w sobie coś nieskończonego. I oczywiście, że Pan Bóg mógł to rozwiązać jakoś inaczej, mógł tą winę zmazać jakoś inaczej, ale zechciał to zrobić w sposób doskonały, gdzie sprawiedliwość zostaje faktycznie zachowana, a jednocześnie pięknie połączona z miłością, gdzie prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jako prawdziwy człowiek może zadośćuczynić, może pokutować, może ofiarować się, może ofiarować swoje cierpienia jako pokutę, a jednocześnie ta pokuta ma wartość nieskończoną, bo jest pokutą samego Boga. Może pojawić się tutaj pytanie, no ale przecież przed chwilą powiedziałem, że Bóg jest niezmienny, a więc jak Bóg może stać się człowiekiem? Otóż pamiętajmy, co ulega zmianie. Mamy z jednej strony Boga, który jest w swojej wieczności poza kategorią czasu. No, z drugiej strony właśnie to stworzenie, to gdzieś tam tą kategorię, całą czasoprzestrzeń, którą Bóg widzi od samego początku do bez końca. Widzi ją w całej jej okazałości dokładnie tak samo aktualnie, bo czas nie jest dla niego w ogóle żadną przeszkodą, jest kategorią, którą widzi od początku do końca, tak w cudzysłowie, no bo czas już nie będzie miał końca, nawet po końcu świata czas w jakiś sposób będzie wciąż jeszcze istniał, tak jak świat też będzie w pewnym stopniu istniał. To nowe niebo, nowa ziemia, zupełnie inny temat, jesteśmy przy Bożym Narodzeniu, a nie przy apokalipsie. A więc Bóg poza wszelkim czasem i czasoprzestrzeń stworzona przez Niego. No i teraz, gdzie zachodzi zmiana? Gdy druga osoba Trójcy Przenajświętszej przyjmuje ludzką naturę. Pan nasz Jezus Chrystus zostaje poczęty, rozwija się w łonie Najświętszej Maryi Panny, rodzi się, uczy się, żyje, cierpi, składa swoje życie na krzyżu. I gdzie zachodzi zmiana? Czy w Bogu samym, Trójcy Przenajświętszej, zachodzi jakaś zmiana? Nie. Zmiany zachodzą tam, w tej czasoprzestrzeni. To znaczy, ludzka natura Pana naszego Jezusa Chrystusa podlega zmianom. Tak, bo Pan Jezus Chrystus jest prawdziwym człowiekiem. Ta ludzka natura zostaje poczęta, rozwija się w łonie Najświętszej Maryi Panny i tak dalej, i tak dalej. Tam zachodzą zmiany. Ta ludzka natura jest jednocześnie połączona z boską naturą w jednej osobie, w drugiej osobie Trójcy Przenajświętszej. A więc Pan nasz Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. Co do swojej boskiej natury nie podlega żadnym zmianom, tam nic, nie ma żadnej możliwości, która mogłaby zostać zaktualizowana, tam się nic nie zmienia. Natomiast na poziomie ludzkiej natury, oczywiście, że tak, ludzka natura zostaje połączona tą unią hipostatyczną z boską naturą, Pan nasz Jezus Chrystus jest prawdziwie Bogiem, na tym poziomie substancjalnym. Gdy my o nas, o osobach w stanie łaski uświęcającej mówimy, że jesteśmy Bogami, można tak powiedzieć, i to jest prawie, że dosłownie użyte tak przez papieża Leona XIII w którejś, to jest jakieś jego przemówienie, chyba właśnie z okazji Bożego Narodzenia, gdzie mówi, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. W jakim sensie? W sensie przypadłościowym, to znaczy poprzez łaskę uświęcającą zostajemy wszczepieni w Chrystusa. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Święty Paweł mówi, że Chrystus jest głową, my jesteśmy jego ciałem. Święty Piotr, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury, stając się częścią Chrystusa. My na poziomie przypadłościowym stajemy się uczestnikami boskiej natury, czyli możemy to łatwo utracić przez grzech ciężki, dosyć łatwo odzyskać poprzez spowiedź. Jest to zjednoczenie z Chrystusem i ono dla nas jest właśnie na poziomie przypadłościowym. Pan nasz Jezus Chrystus, u Pana naszego Jezusa Chrystusa, to zjednoczenie jest na poziomie osobowym, a więc na poziomie substancjalnym, czyli druga osoba Trójcy Przenajświętszej przyjmuje ludzką naturę i w ten sposób ma prawdziwie boską naturę i prawdziwie ludzką naturę. I z punktu widzenia tej ludzkiej natury mamy do czynienia z przyjęciem tej boskiej natury prawdziwie, substancjalnie. No i to połączenie nazywamy połączeniem czy unią hipostatyczną, czyli właśnie połączeniem unią osobową, zjednoczeniem w jednej osobie. Znowu wszedłem w jej bardzo skomplikowane teologiczne dywagacje. Chodzi o to, żeby wykazać, że tak ludzka natura Pana Jezusa się zmienia, natomiast jeśli chodzi o boską naturę, tam nie ma żadnej zmiany. I ta relacja, w sensie takim, że
No dobrze, ale to jest Bóg, będący poza wszelkim czasem. No i jest czasoprzestrzeń i tam nagle pojawia się Pan nasz Jezus Chrystus. No i przecież ta boska natura w jakiś sposób się łączy z tą ludzką naturą, więc coś się zmienia. Nie, nie, nic się nie zmienia. Znowu, to jest dosyć zabawne. My jesteśmy tak bardzo mocno pogrążeni w tym czasie, że cały czas myślimy w kategoriach czasu. Natomiast jest pewna relacja pomiędzy Bogiem, a człowiekiem na dole. Tak, natomiast to nie jest tak, że wtedy boska natura musi samej sobie coś się zmienić, że musi w jakiś sposób zadziałać, żeby coś tam się stało. Nie. Bóg stwarza cały wszechświat, jest jeden akt woli, jeden wieczny akt woli, stwarza cały wszechświat i później oczywiście z biegiem tego czasu tam będą różne Boże ingerencje. To nie jest tak, że Bóg musi tam patrzeć i o, tu muszę coś zrobić, tu zadziałać, o, to, co oni nie zrobili, muszę jakoś zareagować, nie? Nie, to jest wszystko jego dzieło, to jest wszystko, co trzyma w swojej dłoni, jeden wieczny akt. I później oczywiście w nim zawarte są wszystkie te ingerencje w czasoprzestrzeń, które będą miały miejsce. I tam faktycznie w tej czasoprzestrzeni to się odbywa tak zupełnie właśnie zgodnie z upływem czasu. Natomiast Bóg jest poza zupełnie tą kategorią. I to się wszystko zawiera w tym jednym jego akcie. To się wszystko zawiera w tym jednym akcie w ogóle, bo Bóg jest tylko tym jednym aktem. To się wszystko zawiera w tym jednym wielkim dziele. I tam się nic nie musi już zmieniać w samym Panu Bogu. Nie dochodzi do jakiegoś przejścia z możliwości do aktu poznania czegoś nowego, nowej decyzji, nowej relacji, w tym sensie, że z naszej perspektywy tej relacji wcześniej nie było, później była, jeśli mówimy o wcieleniu, czyli Pan nasz Jezus Chrystus, druga osoba Trójcy Przenajświętszej staje się człowiekiem. No tak, wcześniej był czas, że Pana Jezusa nie było na ziemi, później był na ziemi, później umarł, zmartwychwstał, wstępuje do nieba i z punktu widzenia ludzkiej natury dochodzi tam do zmiany. Z punktu widzenia Pana Boga, który cały czas, całą czasoprzestrzeń widzi dokładnie tak samo aktualnie. Widzi w tej chwili dokładnie tak samo aktualnie stworzenie świata, jak i nas w niebie albo w piekle i nas teraz tutaj. Dokładnie tak samo aktualnie. Nie dlatego, że przewiduje przyszłość, tylko dlatego, że cała czasoprzestrzeń leży przed nim zupełnie otworem. Ona jest dla niego dokładnie tak samo aktualna. Jako czysty akt, właśnie niezmienny, jako pełnia bytu, musi, w sensie nie ma innej takiej racjonalnej opcji, musi to wszystko stać dla niego zupełnym otworem i to z naszej perspektywy, tylko będąc w środku tego łańcucha przyczynowo-skutkowego, to tak wygląda, że właśnie tutaj coś się zmienia. Znowu, czy to oznacza, że nie mamy wolnej woli? Wręcz przeciwnie. To, że Pan Bóg doskonale wie, jak to się wydarzy i że widzi już, jakie będą nasze decyzje, nie zmienia faktu, że On widzi, jakie to będą nasze wolne decyzje, które my podejmiemy. Więc podsumowując, Unia Hipostatyczna w żadnym wypadku nie wymaga tego, żeby na poziomie boskiej natury cokolwiek się zmieniało. To na poziomie ludzkiej natury tam się coś zmienia, konkretnie na poziomie ludzkiej natury Pana naszego Jezusa Chrystusa zostaje ta ludzka natura w sposób wyjątkowy połączona z boską naturą, co się przez pewną analogię będzie powtarzało później za każdym razem, gdy dusza zostaje wszczepiona w Chrystusa. Wtedy też ta dusza staje się uczestnikiem boskiej natury za pośrednictwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, oczywiście na inny sposób, na sposób przypadłościowy. No i po co ta długa filozoficzno-teologiczna wypowiedź dzisiaj właśnie w święto Bożego Narodzenia? No po to, żebyśmy zrozumieli, co tu się dzisiaj wydarzyło, co my dzisiaj świętujemy. Otóż świętujemy rzeczy absolutnie największe. Świętujemy Boga, który pragnie do nas przyjść, który pragnie z nami pozostać w Najświętszym Sakramencie, który zostawił nam te cudowne środki, czyli mszę świętą i sakramenty święte, po to, żebyśmy my mogli się w Niego wszczepiać coraz bardziej. Pamiętajmy, to wszystko, to Boże Narodzenie, Pan nasz Jezus Chrystus,
To wszystko dzieje się po to, żeby nas uczynić uczestnikami boskiej natury. I my mamy dzięki temu te proste środki, które prowadzą do zbawienia, przede wszystkim ofiarę mszy świętej. A więc idźmy na mszę świętą, stawiajmy się w Bożej obecności, rozważmy, jak wielkim jest Bóg, przed którym stajemy, ten czysty akt widzący całą czasoprzestrzeń od początku świata do Jego wieczności, widzący to w każdej chwili aktualnie niezmienny, czysty akt powołujący nas do istnienia jednym aktem woli i my, którzy możemy stanąć przed Nim i powiedzieć: Ojcze, dzięki temu właśnie, że zostaliśmy wszczepieni w Pana naszego Jezusa Chrystusa, że On powołał nas do swojej własnej szczęśliwości, że On przyszedł na ziemię, żeby nam to powiedzieć, żeby nam umożliwić zadośćuczynienie, żeby nas karmić samym sobą po to, żebyśmy mogli jak najpewniej, jak najlepiej do Niego zdążać. Korzystajmy z tych środków. Naprawdę nie trzeba wiele do prawdziwej świętości, nie potrzeba jakichś wielkich, heroicznych czynów i nie potrzeba tym bardziej jakichś charyzmatycznych wydarzeń. Nie. Potrzeba skorzystania z tych środków, które Pan Jezus nam zostawił. Z ofiary mszy świętej, z sakramentów świętych. Śpieszmy do tych rzeczy, starajmy się z nich dobrze korzystać. Przede wszystkim uświadamiając sobie po prostu, co tu się dzieje. Bo Bóg już zrobił dla nas to, co jest najważniejsze. Dał nam te środki. My teraz musimy tylko z nich dobrze korzystać. Przede wszystkim rozumiejąc, co tu się dzieje. Że oto stajemy przed Stwórcą. Że oto stajemy przed naszym Bogiem, który chce nas przepełnić swoją łaską. I później oczywiście z tego zrozumienia później wypływa różnego rodzaju przygotowanie, które jest różne w przypadku mszy świętej, gdzie kwestia postu eucharystycznego i takich różnych bardzo praktycznych rzeczy w przypadku spowiedzi świętej, rachunek sumienia. Tak, ale właśnie jak już wiemy, co tu się dzieje, jak to rozważymy, jak będziemy świadomie do tych środków przystępowali, to będziemy w stanie z nich dobrze skorzystać. I tego dobrego skorzystania z tych środków po to, żeby przepełniać się Chrystusem, żeby wszczepić się w Chrystusa, żeby w ten sposób dążyć do zbawienia. Tego właśnie Wam wszystkim, moi drodzy widzowie, z całego serca życzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.